nie mam na razie możliwości, żeby wrócić do Polski. Tak mi jest źle po prostu. Czuję się z tym okropnie, no ja nie mam jak wrócić. Gdybym sobie teraz wrócił, to ja chyba bym w ogóle poszedł do byle jakiej pracy, aby coś robić i żeby sobie zarobić, wiecie, pieniądze, żeby się ogarnąć, bo szczerze tutaj w Londynie normalnie żyję, jakbym był jakimś emerytem, no nie? Żyję tutaj, jakbym był emerytem, bo nic nie muszę robić. Mogę sobie się leżeć cały dzień w łóżku, oglądać filmy, mogę sobie grać cały dzień, znowu w łóżko. Zobaczcie, jestem ponownie w łóżku, no nie? Jedno, zobaczcie, jedno wielkie łóżko. Jeszcze tutaj jest miejsce na drugą osobę, no nie? Takie wielkie łóżko. Musicie mi musicie wiedzieć, że jest mi teraz bardzo ciężko. Wiecie, człowiek marzy sobie o spokoju, ciszy, o tym, żeby, wiecie, żeby się położyć do łóżka, żeby móc leżeć cały dzień, no nie oglądać sobie, nic nie robić, nie mieć żadnych zmartwień, ale wiecie co? Jest to tak wkurzające, jest to takie nudne, jest to takie, kurde, depresyjne, no nie? Masakra. Bo leżę sobie tutaj, albo streamuję, codziennie robię to samo i to jest takie depresyjne.